Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Przepraszam za szumy. Niestety troszeczkę wieje. W końcu odpuściły, słuchaj, mrozy. Auto niemyte prawie 3 tygodnie. Ja wiem, że to nie wygląda źle, ale w tym momencie jest bardzo wilgotno i to wszystko jest przykryte. Auto po niemieckich autostradach 300 km, czyli okolice, jak jechałem u Schwabów 200 na godzinę. Jak przez 300 km łapało brud. Co będę chciał sprawdzić? Dwa produkty, kurczę, no wieje, przepraszam za szumy. TFR-y od widza i stwierdziłem, że wrzucę to tak prawie, że na żywca. Porównanie. Prosił mnie, żebym porównał te dwa produkty, więc to popełnię. Sprawdzę za chwilę pH. Carlab z jednej strony, z drugiej strony Clintel. I teraz tak, wiadomo, prawa i lewa strona troszeczkę się od siebie różnią, jeżeli chodzi o łapanie brudu. Tu powinno być trochę lepiej, więc z tej strony tak. Zarzucę Clintel, z tamtej strony Carlab, ale później, żeby już tak zrobić idealnie na tył. Tutaj można powiedzieć, że prawie zbierane jest równo. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wydech już mi, kurde, rdzewieje. Z jeden sezon i po wszystkim, kurczę. Teraz tak. Standardowe moje ulubione rozcieńczenie, czyli 40 ml na litr, czyli to mamy 1 do 25. Tu mam Carlab. Wącham, śmierdzi jak piana zasadowa. Leję 40 ml, żeby nie było. Pyk. I ciach bajerka. Wypłuczę oczywiście, żeby nie było, że coś zostało. Ok. Mieszanko. I zaraz będziemy sprawdzać oczywiście pH. Pyk. Dobra. O! Pomimo, że to nie apteka, ale niech będzie tak, jak powinno być zrobione. Clintel. Zapach. O! Tu, no, pachnie przyjemnie. Tam typowa zasada. Tu jest całkiem nieźle. Mam wrażenie, że ten produkt już na dzień dobry jest taki przyjemniejszy i sprawia wrażenie, że będzie słabszy. Dlaczego? Nie wiem. Może przez ten zapach. Że już tutaj z reguły jest tak, słuchaj, że jak piany zasadowe, mocne TFR-y to śmierdzą. No i tak jest, no. Tak jest z reguły. Dobra. To zostawiam. Zakręcam. I żeby tak, teraz żeby mi się butelki, nie, opryskiwacze nie pomyliły, specjalnie stawiam tutaj Clintel, tutaj Carlab, żeby buteleczki stały. Bierzemy listek, cyk, myślę, że tyle, ciach, teraz tak, wymieszam, dobra, i niech mi tu troszeczkę wody podejdzie z tym płynem. O, o, zasada, zasada, i to jak nic, tak, najwyższy level, 12 tutaj pokazuje bez żadnego syknięcia. Odwracam. Tu pamiętamy, jest Clintel. Ok. I Carlab. Carlab, Carlab, Carlab. Ok. Cyk. Dawaj mi tu trochę wody. Zamoczone. Również to. O! Również to samo. Tu jest mocniej. Carlab. Tam. Tak. Moim zdaniem tutaj. Tam też wskazuje pH 12, ale nie za. Nie zabarwiło tak intensywnie jak przy Carlabie, więc na dzień dobry już ten produkt jakby był mocniejszy, jakby był silniejszy. Tutaj to zabarwienie to był moment, naprawdę moment. Ok, to co, lecimy. Tak jak mówiłem, będzie trochę na surowo. Telefon, poczekaj. O, ile tutaj tego wszystkiego. Oho, oho, oho. Telefon. Tutaj zrobimy stoper. Stoper, już go włączę, żeby mi się nie wyłączył telefon. Jak zacznę oprysk, wtedy go uruchomię. Muszę to. Ok, pompowanko. Słuchaj, auto jest naprawdę gruz. Uwierz mi, tutaj ściechy to było białe. Białe. 3 tygodnie i w te największe mrozy jeżdżone, gdzie było minus 13, 11. Także teraz pogoda odpuściła. Ojej, zaznaczę, ale to tak. O! Zobaczymy, jak to zbierze. Tutaj to aż nie chcę jechać, bo tutaj jest tyle gruzu. No dobra, na feldze też, żeby nie było, ale wilgnął. Patrz, zobacz, felga. No troll, naprawdę troll. O! I o siebie. Dobra,
Będzie pryskać? Będzie. To, co mi zostanie, postaram się później zarzucić z pianownicy. Zobaczymy, który będzie robił lepszą pianę. Przytrzymuję. No i co? Czas start, nie? Pyk, lecim. No ładnie, widać, że się, o, mocno się pieni. Naprawdę, bardzo mocno się pieni. Już lecą bąble. Bąble, bąble. Okej. Będzie troszeczkę szybciej przysychać. Niestety ty szum, słyszysz szumy. No pogoda jest jaka jest, żeby nie wjeżdżać na tył, bo później będę chciał. Okej, i zostawiam, słuchaj. Tu jeszcze trochę, bo tak widnie to wyszło. Chociaż przód później sobie zostawię, na później. A, jeszcze wiem, co zrobię tutaj. Niech mi tutaj żre. Okej, raz. Ale wieje, chłodno. Wiaterek chłodny. Temperatura odczuwalna jest o wiele niższa niż się wydaje. Dobra, a i opona. Zapomniałem. Leży powłoka. Nie wiem, czy felgę pojechałem. Chyba tak, dobra. I odpuszczamy. Pięknie. To mamy z głowy. Minuta 22. Teraz sobie napompuję tutaj opryskiwacz Sklintyl. Do tego przejdziemy później. Podoba mi się, bo jest taki miękki. Fajnie się pieni, tak jak widać, że tak miękko usiadł. Zobaczymy, jak będzie Sklintyl. Miejmy nadzieję, że będzie też podobnie. Zobaczymy, jak będzie z wypłukiwaniem. Bo to wiesz, też nie jest powiedziane, że jak się dobrze, tak fajnie miękko kładzie, z reguły trzeba chwilę popracować, żeby to wypłukać. Ajajajajaj. No dobra. O, przytrzymujemy i dopompować. I ma być szybki strzał, właśnie. Dobra. Mamy 2 minuty. Z tego, co widzę. Słuchaj, przy garażu, co mam podprowadzenie wody, spuściłem sobie wody w piwnicy. Myślałem, że wystarczająco, a jednak za mało spuściłem i przemarzło. Musiałem wodę ciągnąć z domu. Na szczęście mam taką opcję. Oczywiście to zapobiegawczo sobie tak zrobiłem, że jak tutaj mi przemarznie, żeby móc jeszcze podciągnąć z domu. Męczyłem się już, kurczę, słuchaj, jeżeli chodzi o to auto. Ten syf w środku, jaka jest trolownia. Tu mi prysnęło trochę na szybę, trzeba będzie zaraz to atakować. Słuchaj, mamy... I tam też zostawię na 3 minutki, 2.47, powiedzmy, że 3 minuty, no. 3 minuty, zanim się tutaj rozwinę. Okej, dobra, włączony. I co, i lecimy. Dawno nie nagrywałem w ogóle. Będę chciał zacząć z tej strony. Patrz, jakie to wszystko sztywne, uparte. O, żeby nie zahaczyć tyłu.
Widzisz, jak się pieni? O tym właśnie mówiłem. Dobra. Wszystko sztywne na maksa. Opa, chodź tu do mnie. W ogóle ten nowszy wąż, bo to jest druga myjka, jest o niebo gorszy niż tamten. Tamten nie ma pęknięć, tego już chyba w czterech miejscach kleiłem. No rzeczywiście kercher schodzi na psy i to tak strasznie. To widać z roku na rok. Raczej w sumie co 5 lat, bo tamten wytrzymał 5 lat. Zobaczymy, ile ten wytrzyma. Tego już reanimowałem oczywiście. Zresztą na Facebooku chyba wrzucałem. Dobra, lecimy. No i teraz standardowa opcja. Okej, słuchaj. Zobaczymy, co z tego wynikło. Później. Pyk. Uruchamiam stoper i idę na drugą stronę, a później będziemy patrzeć, co jest 5. Start. Biorę klintel i standardowo zaczynam od koła. Również aplikacja, widzę, taka miękka, fajnie się pieni. Zdecydowanie przyjemniej pachnie, to nie ma tematu. Dobra. Ale brudny, ja pierdzielę. Słuchaj, to jest coś niebywałego. W ogóle we wnętrzu to już jest taka trolownia. Nie raz, że nie było kiedy. Dwa, że na mrozie to żadna robota. No już jeżdżąc, męczyłem się. Nie sprawiało mi przyjemności, o tak powiem. W ten sposób. Okej. Tak, produkty się bardzo podobnie zachowują, słuchaj. Jeden i drugi pięknie, widzę, miękko siada. Fajnie. Więc tutaj prawdopodobnie jeszcze chyba w tym sezonie zimowym może wrzucę, nie wiem, ze względu na to, że dostałem od widza, żeby nie czekać, poprosił mnie już chyba kilka razy, mnie pytał, jak tam sytuacja, czy już robiłem porównanie. Okej. I tu jeszcze nad gole. No dobra. Słuchaj, no bardzo podobnie, jeżeli chodzi o aplikację. Zobacz, tak też miękko. Czy lepiej? A, nie zaznaczyłem. Trudno. A, teraz to już za późno, nie? Albo i nie. Raz, dwa, trzy. No nic, trudno. No tak to jest, ale mi zimno. O. Niech zbiera. Tam, tarararam. Wiesz co, fajniej się, jakby równiej się rozlało. Tutaj. Nie wiem, czym to jest. No tak, tak równiej się rozlało, moim zdaniem. Zrobiły taką równą. A tutaj coś nie domaga. O, tutaj jednak mało. O, widzisz. Dwa miejsca, gdzie nie do. To jest właśnie to. Oprysk musi być równiuteńki, kurczę, bo zaraz przysycha. Najgorsze są miejsca, tak jak ja, do połowy auta, że dla testów. Tu, gdzie praktycznie produktu już nie ma. I tutaj, jak przysnie, może mi narobić bałaganu. No, ale no tak to jest. No, jest ryzyko. No, bez ryzyka nie ma zabawy, kurczę. Dobra, leży sobie. Tam było 3 minuty, tak? Tu mamy 2. O, już 3.03. To lecimy z pukaniem. Okej. Nie ma to tamto. Dzida. Da-ra-ra-ra-ram.
Tararam. Ale może najpierw włączę. No tak, powiedzmy, że o te 20 sekund lintel dłużej poleżał, ale wiesz co, mam wrażenie, że on rzeczywiście mógłby dłużej poleżeć, jest bardziej taki miękki, jakby się fajniej rozlał, o, w ten sposób powiem. Muszę z drugiej strony, niestety. No tak to jest. Mogłem wziąć wąsza 15 metrów. Już wiem, że zdecydowanie mniej się pieni. Zdecydowanie fajniej się wypukuje. Piknie, panie. Piknie, piknie. Teraz idziemy tak. Sprężone powietrze i patrzymy, co jest 5. Zanim to zrobię, słuchaj, rozwinę. Muszę wyłączyć GoPro i sprawdzić, ile mam baterii. Pomimo, że kupiłem nowe, oryginalnych już nie kupię do tego. Nie ma. Po prostu nie ma. Więc kupiłem zamienniki. No niestety chyba już tak nie trzymają, tak jak oryginał. Tak jak mówiłem, kurczę. Bateria znika w oczach, ale przynajmniej się nie wyłącza. Jak, raczej, może tak, jak się wyłączy, no to niestety będę zmuszony zmienić, więc w pewnym momencie film się przerwie. Dobra, felga, gdzie ona była? Tutaj, no zbiera ładnie. A, i żeby nie było, na aucie nie ma żadnego zabezpieczenia. Jest tylko szampon z dodatkiem krzemiku. Więc tutaj, słuchaj, szampon z zabezpieczeniem, który testuję na zimę. Dobra, odkryte. Widzę, co jest 5. Felga tył. Tutaj zdecydowanie gorzej. Ok. Teraz przechodzę na drugą stronę i zrobimy porównanie, jak to wygląda. Ale ładnie, całkiem nieźle. No, film został gruby, nie ma tematu, ale nie ma zabezpieczenia. O tym pamiętam. Tu jakby trochę gorzej. No tutaj nie dojechałem myjką, to widać. No, tutaj już widzę, że
słabiej zbiera. Niewiele, ale słabiej. Raz, że to jest prawa strona, dwa, już widzę tutaj po myjce uderzenie. Tam tego nie ma. Jeszcze jeden znaczek był tu. I tu. No całkiem nieźle. Zresztą pokażę ci, co jest 5. Poczekaj. O, tutaj całkiem nieźle. Zobacz, jak to wygląda. Słuchaj, myliłem się co do uderzenia z myjki. Podobnie. I tu mam wrażenie, że jest więcej grubszy. Takie te grubsze krople. Tu wygląda, jakby było lepiej, ale ta strona ma lżej. To od razu mówię. Osobiście, jakbym miał teraz wybierać, patrząc na to, co widzę, to tu jest fajniej. Tu jest równiej zebrane, można powiedzieć. Tam są takie grube kropy. No ale to jest lewa strona. Fakt, że jadąc autostradą u Niemców, no to ciąłem, także dwie strony dostawały. No ale co zrobić, no z reguły jest tak, że prawa strona ma lżej, więc kurczę, no i tu mam zgrzyt. Przyjemniej pracuje mi się Krintel, nie będę ukrywał. Moc moim zdaniem na podobnym poziomie. Co zrobimy teraz? Zaatakujemy chyba ten tył, słuchaj. Jeden do jednego, stanę tak, cyk, zarzucę, stop, stop, wrzucam, idę. Pamiętamy, tutaj mamy, teraz tak, tu jest Carlap, tutaj Clintel i lecę od tych dwóch tutaj. O, to muszę napompować. Zapomniałem, ajajaj, dziadzia. Ale zimno, zimno, kurde, zimno. Pompuj, pompuj. Pięknie. O, tutaj to już w ogóle całkiem powietrze spuściłem. Zapomniałem. No dobra, podpompuję trochę i... Dobra. Okej, lecimy. Muszę tak zrobić, żeby w tamtą stronę, inaczej nie da rady. Ok, zlać to konkretnie, tutaj też, tu z wydechem ma jeszcze gorzej. O, zobaczymy teraz miejsce bez, miejsce z. No tak, tutaj zdecydowanie jest, już widzę, że Karlap się bardziej pieni. To nie ma tematu. Zdecydowanie będzie gorzej się wypukuje. Nie jest to jakaś przepaść, ale jest gorzej. I to widać, że bardziej się pieni. Tu tego nie ma. Tu dla mnie równiej się rozlewa. Fajniej. Tak jakby pokrywa bardziej. I moim zdaniem fajniej leży. Lepiej się tak jakby przyczepia. Tutaj mamy większy zjazd. No zobaczymy. Okej. Trzeba będzie później baterię jeszcze zmienić w GoPro. Teraz zrobię pukanko. Ojojojoj, zimno. Mamy 2 minuty. Z czego pompowania było trochę, to powiedzmy, że mamy minutę. Słoneczko wychodzi, to dobrze. Dzisiaj ma padać, jutro ma padać. Trudno, ale auto umyć muszę. O. No tu fajniej. Tak jakby, kurczę, bardziej właściwości odtykające. Taki jest przyjemniejszy. Tu tego nie mam. No jakbym miał na chwilę obecną wybrać, patrząc na strony, to przyjemniej dla mnie Clintel wygląda. Przyjemność pracy i to siedzenie, tak wypukiwanie, naprawdę o niebo lepiej. Dobra, teraz zrobimy co? Zrobimy takie wzdłużne krechy. Raz i dwa. Dobra. Siedzą produkty. Tak jest. O, jeszcze chwilę. Pukanko, jedna, druga strona. Od razu sobie już przygotuję sprzęt. Czyli to przerzucę tu, bo mi się to wszystko, kurczę, pomiesza. Mam nadzieję, że 2,43. Jeszcze chwilę. Już sobie furę przygotuję. Tarararara. Zimno. To jest pogoda damsko-męska. Indzi po uju. Po zbuju. O.
Tak, to jest właśnie taka pogoda damsko-męska, jakby ktoś nie wiedział. Pamiętaj, indzi. Powiedziałem indzi. I po u, ju, czyli po zbóju. No dobra, słuchaj, zobaczę stąd, ile tam mamy? Nie zobaczę. Teraz już widzę, mamy 3.20, czyli liczymy, że jakieś 2 minuty siedzi. Siedzą produkty. Klinter był pakowany pierwszy, więc pierwszego go zbieram. A, i z tamtej strony klinter trochę dłużej siedział. To też może mieć znaczenie. To co, lecimy. No, starałem się to zrobić najlepiej, jak potrafiłem. Czy mi się udało? Nie wiem. Na pewno wiem, że tu na tym odcinku nie było prawdopodobnie, jeżeli nie zaciągnęło wiatrem, nie było produktów, czyli nie było prełoszu. No dobra, no to co? Teraz tak, hydrofobowość. Tu jest konkretna. Bardzo podobnie, naprawdę bardzo podobnie. Zobaczymy. Pierwsze co robimy, to cyk, nie męczymy myjki. Bierzemy spluweczkę, zajeżdżamy i patrzymy, co jest 5. Taki szybki strzał. Szybki strzał. Oczywiście, no tutaj chcę tylko tak na szybko pokazać mycie wstępne, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch produktów i moje subiektywne odczucie. Na ile produkty są bezpieczne? No to jest to zasada, więc sprawa jest prosta, kurczę. I to mocna zasada. No dobrze. Słuchaj, spojrzę na baterię i akurat zdąży się napompować sprężara. No i dobrze, że spojrzałem. Słuchaj, 13%, a to by znikło w oczach przy takiej temperaturze 2 stopnie. Co ja widzę, słuchaj? Najpierw ci pokażę, jak wygląda różnica z prełoszem a bez. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? No tak jak widzisz, kolosalna różnica, kolosalna. Tu widać, że zostały grube takie zabrudzenia. Tu został pył, można powiedzieć. Pięknie sobie poradził CarLab. Pięknie. Zbiera naprawdę wstrętnie. Clintyl jest słabiej. Jest słabiej. Znaczy, kurczę, powiem ci, że tak naprawdę... No zobacz. I teraz tak, Clintyl odrobinę słabiej, naprawdę, niewiele, ale słabiej. Przyjemność pracy, jak dla mnie, jeżeli chodzi o oprysk, Clintyl, przepraszam, ze względu na zapach i to, że nie pieni się tak, szybciej się wypłukuje i moim zdaniem równiej leży, fajniej się rozkłada. Jeżeli chodzi o prełosz, no jest tutaj, no to jest żywy przykład, można powiedzieć, bez z. No to jest kolosalna różnica. Kolosalna tak naprawdę. Przepaść. Tutaj, no tutaj widać, że o, widzisz, zobacz tu, a zobacz tu, patrz. No dobra, pojadę. Raz, dwa, trzy, zobacz. No tutaj, no CarLab zebrał. Jest mocniejszy, zdecydowanie od, raczej zdecydowanie. Więcej zbiera, tak. Jest mocniejszym produktem, jeżeli chodzi o prełosz od Clintyl. Przyjemność pracy, długość leżenia i rozłożenie, moim zdaniem Clintyl. Pomimo, że produkty bardzo podobne. Teraz tak, czy są bezpieczne? No to jest zasada, więc no tutaj kurczę nie wiem, który jest bezpieczniejszy. Nie wiem, co tam w sobie, czy mają wodorotlenek sodu, czy nie mają, czy... nie mam pojęcia. No nie, więc składu nie znam, więc nie będę się wypowiadał, ale tak czy tak pH ponad 12, 12 mają na pewno, więc o czymś to świadczy. Widać, co? Różnice. Kurczę. Teraz tak, co zrobię? Słuchaj, zarzucę do pianownicy i będę chciał zobaczyć, jak sobie radzą z pianownicą, czyli
Znaczy tutaj zbieranie, no tutaj już nie będziemy mieć co zbierać, po prostu uzupełnię to piano, chcę zobaczyć na ile pianka będzie fajnie się kładła z tych dwóch produktów. Jedyne co to mógłbym się pokusić, to jest z przodu, ale sobie to już odpuszczę, zarzucę po prostu z jednej strony pianę, z drugiej strony pianę, wypłuczę i powiem Ci jak sytuacja wyglądała, jeżeli chodzi o pianownicę PA. No dobrze, na pierwszy strzał idzie karlap, zobaczymy co się wydarzy. O, ładna piana. Powinno być fajnie. Bardzo wodnista. 1 do 10 na pewno byłoby gęściej. Ale widać, że się robi taka już kaszka. Czyli no, zdecydowanie do oprysku, zdecydowanie. Tutaj jeszcze sobie pozwolę. No spoko, no co, szybko spływa, auto mokre. Szału nie ma, no. Na pewno nie zarzucałbym tego produktu z piano z PA. Nie ma tematu, nie widzę potrzeby, zdecydowanie oprysk. Okej, no dobra, to co, teraz czas przelać i zarzucić, albo wytrzaskam wszystko. Okej, dobrze, mam przelany już klintel, wszystko sztywne, oj, dobre, ajajaj, zimno, wieje, szumy, no zobaczmy. Zobacz, zdecydowanie fajniej. Bardziej miękko. No lepiej się pieni, ale zobacz z opryskiwacza, lepiej się wypukuje, ha? Zdecydowanie fajnie, ale też idzie w taką kaszkę. Zobacz, widzisz? Dobra, tutaj już prawie tego nie ma. No ten to zjeżdża szybciutko. Tego już wytrzaskam do końca. Okej, już sama woda. Dobra, słuchaj. Podsumowując zabawę tymi produktami. Wiadomo, to był pierwszy i prawdopodobnie, czy się pojawi jeszcze film z tymi produktami. Może kiedyś będą stały, nie wiem. Dziękuję na wstępie widzowi, koledze za udostępnienie mi produktów. Że chciał się podzielić produktami i właśnie z tego tytułu między innymi powstaje ten film. Jeżeli chodzi, no tutaj się robi strasznie kaszkowato, jeżeli chodzi o przyjemność z pracy, zdecydowanie wybrałbym Klintel. Ładniej pachnie, fajniej się rozprowadza, fajniej, o, ale wieje, wejdę do garażu, fajniej tak naprawdę się rozkłada i fajnie się wypukuje. Jeżeli chodzi o siłę cięcia, moim zdaniem troszeczkę, znaczy mocniejszy jest moim zdaniem Karlap. Tak, zdecydowanie. Jeżeli stawiasz na siłę, to wybrałbym Karlap. Jakość pracy, tutaj moim zdaniem Klintel i piana i oprysk. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie mam pojęcia. Nie wiem, który jest bezpieczniejszy dla lakieru, dla plastików. Ciężko mi to powiedzieć, bo mówię, to jest pierwsze podejście. Ale osobiście, moja subiektywna opinia, jeżeli miałbym wybrać z tych dwóch produktów, wybrałbym Klintel. Jakoś fajniej, tak bardziej dla mnie przyjaźnie, tak bardziej miękko. Rzeczywiście ten oprysk tak fajnie się rozłożył i szybciutko się wypukał. Przy Karlabie jest fajnie, jest ok, ale osobiście wybrałbym
Klintyl. No dobra, słuchaj, z mojej strony to, a nie, jeszcze ci pokażę wypuk... A nie, nie pokażę ci, bo wszystko jest zarzucone już, od klintyl, więc nie będzie porównania, co lepiej się wypukuje. O, no dobra, a i jeszcze jedna rzecz, widziałeś, jak na załączonym obrazku, jak wygląda, jeżeli, bo gdzieś na internetach krążyło kiedyś, że to samo zrobisz samą myjką pod ciśnieniem. No nie zrobisz. Jednak jak nie zmiększysz dodatkowo chemią tego brudu, nie ściągniesz go właśnie myjką tak dokładnie jak z produktem, który ci, kurczę, zmiękczy brud. Tutaj było widać. Ten kawałek było naprawdę zatrolone. Zatrolone. No dobra, słuchaj. Jeszcze raz dziękuję za udostępnienie produktów. PH 12 jak nic, to w ogóle nie ma tematu. Tak przynajmniej pokazał u mnie moje paski. Dwa produkty, jeszcze raz niuchnę. Tak, zapach typowej zasady, jeżeli chodzi o Akarlab. Tutaj klintyl. No i tu mamy przyjemnie, naprawdę. Jakbym nie zmierzył pH, to bym powiedział, że bawię się. Czuć gdzieś tam ta zasada troszeczkę, jakby, że jest to produkt zasadowy, ale zajebisty, naprawdę. Bardzo mi się podoba. Także dla mnie, jeżeli chodzi o wybór, zdecydowanie wybrałbym klintyl. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!